Spróbujemy zobaczyć, jak nieco tutaj promiennik mam włączony i to już jest ładnie tutaj, do ręki się nie klei. To białe to nie są pęcherze powietrza, tylko to jakąś tutaj białą taką żywicą kiedyś było klejone, no i to takie nakapane tutaj jest. No dobrze, tu jest dobrze. O, z tej strony jeszcze nie jest dobrze, ale wiecie, tu miałem przedtem włączone lampę, tak to wyszło po tym naszym klejeniu. To trzeba jeszcze przeszlifować papierem, żeby takich tam jakichś zadziorów nie było ostrych, no ale dobra, gdzieś to, jak tu kamerę postawić, to bym ściągnął i bym tutaj dosuszył pod spodem, bo z tej strony już mam wygrzane, teraz się grzeje tutaj ta strona, no i mówię, to tutaj już jest suche, ale ten balast zabierzemy i zobaczymy. No lepiej to tutaj nie będzie. O, dobrze, przestawię lampę tutaj, tylko jakoś, gdzie by tu kamerę postawić. O, może tak, może coś tam widać. Teraz będzie grzane, to nie mam jak tego chwycić, ten kawałek co tutaj było, ten balast zrobiony, no tu już tak zostanie niestety, bo ten pręt co był, on się wybrzuszył i jakoś to musieliśmy docisnąć, ale tu mówię, tu jest gdzie to matowe, to już jest wyschnięte, a to gdzie jeszcze się tak świeci szkli, to jest jeszcze do schnięcia. I tu zostało nam, o, ten narożnik, bo to tutaj też już jest suche. Następnie te dwa koryta, co kielichy wklejaliśmy, to tutaj jeszcze mokre, ale później na wieczór tutaj postawię lampę, tak żeby i jedno i drugie grzać od razu, najpierw z tej strony, później od tamtej strony, i na jutro już będzie wszystko do ustawiania gotowe. Także sklejenia koryt to jest wszystko. No później jeszcze tą dolną rurę, bo tutaj taki rurociąg jak ten tutaj 250 przyjdzie, nawet jest 315 chyba, już nie pamiętam, to tą rurę trochę pokleimy, poprawimy, no i będziemy montować. Na razie, cześć.